Cześć, witaj, Aneta Czupalla. Wyprawka dla noworodka, czyli temat bardzo ważny dla każdego rodzica, szczególnie przy pierwszej ciąży, gdy tą wyprawkę zaczyna się wcześniej kompletować, gdyż ta radość, oczekiwania i czas, który się przede wszystkim jeszcze w pierwszej ciąży ma, to sprawia, że już wcześniej zaczynamy różne rzeczy kompletować. Więc ja się podzielę dzisiaj z Wami. Coś mi Albert wzywa, a może się przewraca tylko. Podzielę się z Wami tym przede wszystkim naszym doświadczeniem po pierwszym dziecku, co się przydało, czego kupiliśmy za dużo, co ewentualnie zmieniliśmy, bo też sporo rzeczy. Przede wszystkim będzie też to wiedza, którą uzyskaliśmy na szkole rodzenia, bo też zrobiłam taki błąd, że dużo rzeczy kupiłam wcześniej, a później na szkole rodzenia nam położna wyjaśniła, na co zwrócić uwagę i jak można sobie ułatwić życie. Tak więc kilka rzeczy nawet musiałam sprzedać i kupić raz jeszcze. I co? I podzielę się jeszcze z Wami naszymi kosztami. W tabeli, w opisie pod tym wideo znajdziecie link do arkusza, w którym macie całą tabelę podzieloną na odpowiednie działy wraz z kosztami naszymi. Przygotowałam też Wam taką już rubrykę dla Was, że możecie sobie później ją edytować i swoje koszty wpisywać. Nie wiem, czy bilansujecie swoje koszty. My to robimy, żeby wiedzieć mniej więcej, na co wydajemy pieniądze. Także też Wam to bardzo polecam. I cóż. Ten odcinek będzie nieco inny niż wszystkie inne, a to dlatego, że podzielę Wam to na poszczególne części, żeby wszystko Wam dokładnie pokazać, jak co wygląda, co polecamy. Zdaję sobie sprawę też, że każde dziecko jest inne, że każda z nas jest inna, ma inne metody, sposoby i co innego każdemu pasuje. Ale ja podzielę się z Tobą tym, co u nas się sprawdziło, tym, co dużo czasu nam zaoszczędziło, co jest wygodne i co. I Ty weźmiesz sobie z tego to, co będzie dla Ciebie ok. Będę też wdzięczna, jak dasz znać, co ewentualnie u Was zadziałało, fajnie funkcjonuje. Jeżeli masz jeszcze jakieś fajniejsze, szybsze rozwiązania na coś, to też będę wdzięczna, jak dacie znać w komentarzu. Także zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynamy. Zaczynamy od ubranek, od bekleidungu. Większość rzeczy mamy w sypialni, tak więc tutaj będzie się rozgrywało większość części. Wam pokażę, co najlepiej kupić, na co zwrócić uwagę. I po kolei, jadąc według listy, zaczynamy od bodziaków. Body z długim rękawem. Czyli coś takiego, długi rękawek. To chodzi o to zawsze, że tu jest długi rękaw. Polecam Wam, taka rzecz, na którą i dużo koleżanek zwróciło mi uwagę i na szkole rodzenia, żeby te bodziaki były na guziki. Lepiej na guziki niż, pokażę Wam drugi jeszcze, niż taki z tym u góry, że tak rozciągany. Aczkolwiek no, u malutkich dzieci jeszcze to nie jest kłopot, ale później jak dzieci będą większe, jak zaczną dużo leżeć na brzuszku, to jest to ważne, bo później jak nie ma tych guzików, to robi się takie rozciągnięte i później dzieciaki mają takie duże dekolty, co i nie fajnie wygląda, no i też może być mu chłodno, jeżeli to jest na przykład zima albo jest gdzieś leży sobie na macie na podłodze. Tak więc polecam, żeby zawsze bodziaki były na guziki. No, body z długim rękawem to jest pierwsza rzecz. Następnie mamy body z krótkim rękawkiem. Czyli zwykły bodziak. O, krótki rękawek. I tu tak samo, widzicie, tu jest tak rozkładany. Ja takich bodyków dla maluszków mam trochę, bo większość leżą, więc się aż tak nie będą rozciągały. No ale jak już później dziecko większe, to bardzo zwracam uwagę, żeby zawsze były guziczki. Następnie, z długim rękawem jest jeszcze wickel body. Ten taki zakładany. I to jest na początek super, bo można to sobie rozłożyć na przewijaku, przygotować, tylko położyć maluszka i wtedy pozapinać. Nie trzeba przez głowę tego przekładać.
Także bardzo, bardzo fajna sprawa i też na początku nam się fajnie te bodziaki zapinane takie z przodu sprawdziły. To jeszcze odnośnie długiego rękawa, czykolwiek przy krótkich jest tak samo. Też są bodyki właśnie tak zapinane na guziczki, czasami są wiązane na sznureczki. O, ta druga część jest na sznureczek zawiązana. Tak więc na początek Wam bardzo te polecam. Fajna sprawa, bo można tak samo wszystko sobie po prostu na początku porozkładać, poodpinać, szykujecie sobie na przewijaku, kładziecie maluszka i cik, 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 i tylko zawijacie. Także bardzo fajna rzecz. Teraz Wam pokażę taką rzecz, którą odkryłam dosyć późno. Nie jest to oczywiście konieczne, na szkole rdzenia tego nikt nie mówił, ale jakaś koleżanka mi to poleciła. Takie coś, co to jest? Przedłużacze do bodziaków. Strasznie fajna, praktyczna sprawa, bo jak dziecko wyrasta Ci z bodziaka, to po prostu na dole sobie zapinasz taką przedłużkę. I ten bodziak, bo wiadomo, on się nie zniszczy na początku za bardzo, bo dziecko nie chodzi w nim, nie plami się. Zapinasz sobie taką przedłużkę na dole i bodziak może posłużyć jeszcze spokojnie 2-3 miesiące. Tak więc bardzo Wam polecam. Ja akurat kupiłam na Allegro. Powiem Ci, że zakupiłam też na AliExpress takie przedłużki, ale były strasznie sztuczne. Ten materiał bardzo taki plastikowy i cienki, i taki kształt miały dziwny. Nie wiem, tak trafiłam, zraziłam się. Na Allegro są świetne, bardzo tanie. Ja mam po dwie sztuki chyba z każdego, bo są na 3 guziki i są na 2 guziczki. I polecam Ci te i te, bo każdy bodyk ma inne zapinanie. I pasują do wszystkich bodziaków, oprócz tych oryginalnych. Tak więc jak na przykład macie oryginalne typu z Tommy'ego Hilfingera czy coś, to jedynie właśnie z Tommy'ego Hilfingera nie pasowały przedłużki. Hilfinger nie pozwala, nosimy tylko tyle, ile trzeba. Następnie mamy śpiochy. Śpiochy to się nazywa. To są takie, o, ze stópkami na górę zapinane. I one są na początek fajne, bo jak dziecko ma jeszcze, goi się pępuszek, to wtedy nie można, żeby tu nic nie uciskało go, to wtedy na przykład zakładacie długi bodziak i na górę wciągacie sobie takie śpiochy z nóżkami. Na początku nam się to super sprawdzało, chyba do rozmiaru 62 takie kupowaliśmy. Później już było to mniej praktyczne. I zwróćcie uwagę, ten jest zły, źle kupiłam. Matka strasznie mi się podobał, fajny, różowy, ale później spojrzałam. On na dole tutaj nie ma rozpinania, czyli przy przewijaniu pieluszki będzie trzeba ściągnąć te śpioszki. Tak więc nie będą często chyba używane. I tu mam na przykład jeszcze takie. I też na guziczki, o lepiej w sumie na takie klipsy też, zaczaski niż na guziczki, bo nie trzeba tak się bawić. Ale te już na dole tutaj od dołu są rozpinane. I jak przewijasz pieluszkę, to jest dużo wygodniej, żeby wszystko było na dole odpinane. Tu mamy śpiochy, sweterki. Zwykłe sweterki takie, o. Ja też mam akurat zapinane te na początek na guziczki. Sweterek albo na wstążki są. Jeszcze jeden, tak samo rozpinany z przodu. Przez głowę tak samo, ale wiadomo, na początku, jak ten dzieciaczek taki malutki, lepiej to rozpinane. Następnie mamy śpiochy do spania, piżamki. My mamy akurat te małe, kupiłam wszystkie na guziki, dostałam. No, Alberta słyszycie w tle, Albert tutaj buduje przy mamie. Na guziczki, ale powiem Wam, że wygodniejsze. I co? I dalej mamy jeszcze rajstopki. Zwykłe rajstopki. Te, które kupiłam używane, są takie malutkie, fajne i wiem, że będą ok na początek. A te, które kupiłam nowe, na przykład w H&M-ie, są strasznie duże i wydaje mi się, że będą na później, mimo że to jest 50-56 rozmiar. Spodenki, spodnie jeszcze. Też, żeby były tutaj luźne u góry, chociaż to są dosyć wąskie. O, żeby ta gumka była u góry luźna. I to są ze stópkami. Albo bez stópek, spodenki. O, te pumpy mi się takie fajne sprawdziły. Żeby tutaj było dużo miejsca, żeby nie krępowało nóżek i ruchów. I tu fajna, luźna gumka u góry. Spodnie. Następnie czapeczki. O, mam taką fajną, cienką bawełnianą.
grubszą, ciepłą i cóż, Albert coś niezadowolony, pociągnie się, nie chce się składać. Skarpetki, bardzo fajne skarpetki, są w H&M, ci polecam, jest super jakości bawełna i Albert od 6 miesiąca, dopiero wtedy na nie trafiłam, ma wszystkie skarpetki, nawet ci pokażę. Właśnie takie bawełniane, one są z ABS-ami, do dzisiaj w nich chodzi, rewelacja. Także Aliance kupiłam takie, a te, które dostałam gdzieś albo kupiłam gdzieś indziej, już, nie, już ten materiał nie jest taki, nie jest to 100% bawełna. Nie drapki, mam jedną parę i to, co ci polecam, no super, Albert, zbudowałeś, jeszcze już mama kończy. Chustki takie bawełniane, trójkątne, na rzepy. One bardzo długo posłużą. Myśmy też później dopiero ktoś nam je polecił. I przy ząbkowaniu super. I na spacer gdzieś założyć. Jak chłodniej. Naprawdę, naprawdę rewelacja. Także jak będziesz gdzieś przy okazji, nie jest to taki must have na początek, ale jak gdzieś będziesz widzieć przy okazji w sklepie, to polecam ci od razu kupić. No. Tak, więc jedziemy dalej. No i teraz jeszcze bluzy. Taka odzież na wyjścia. Bardzo fajny sweterek, który ci polecam. On jest rewelacja. Taka bluza cienka, ale ciepła. Z H&M-a. One, te kompleciki tam do dzisiaj jeszcze są, bo chyba będę kupowała nawet większy Albertowi. Ten sweterek 62, on nam bardzo, bardzo długo posłuży. Chyba do 6 miesiąca, no do 5. Do 5 Albert go nosił. Mam też taki cieplejszy polarek. Też mi bardzo długo posłużył. Nie wiem skąd jest, bo go dostałam. Gdzieś kupiłam coś używanego na eBayu i pani mi dała jeszcze tyle ubranek dodatkowo, że i to naprawdę świetne ubranka. I cóż, tak więc ta bluza. Następnie śpiworek. Do wózka jakby było chłodniej. Mamy 56. Taki z polarka. Do tego rękawiczki. Rękawiczki ja wolę takie. Oddzielne. Bardziej nam się sprawdzają, bo są do wszystkiego. I cóż, jeszcze jedną rzecz ci polecam, bo w takim ciepłym kombinezonku nie włożysz dziecka do baby szali, bo jest to bardzo niebezpieczne. Bo jest on ciepły i jest dużo miejsca między pasami a dzieckiem i może ci się po prostu wyślizgnąć z pasów. Dlatego do auta trzeba dziecko inaczej ubierać, albo rozbierać w samochodzie, albo można kupić taki praktyczny śpiworek, który tutaj z tyłu ma dziurkę na pasy przejście i z przodu. I wtedy to wkładasz sobie, pas tu przekładasz, dziecko zapinasz, pasy dolegają do ciała, jest bezpieczne i zapinasz. Tak więc bardzo fajne rozwiązanie, taki śpiworek specjalny do nosidełka. I ostatnia rzecz, o której z tej listy ubranek, to otulacze do spania. Powiem ci, że żałuję, że przy Albercie dopiero w 2 miesiącu dowiedzieliśmy się, że warto dziecko otulać na początku do spania, że dużo spokojniej śpi, hamuje to odruch moro i się nie budzi. I faktycznie to się u nas bardzo sprawdziło. Ja kupiłam ten tulik przed porodem, ale jak on przyszedł, myśmy go zobaczyli, że on jest jakiś taki wąski, jak w tym dziecko ma spać. Tak samo mój mąż, on mówi, że nie, no nie będziemy go w tym kłaść spać, no przecież. A później przeczytałam właśnie książkę Najszczęśliwsze niemowlę w okolicy, o której też wam opowiem. I powiem ci, że od razu Albert zaczął dużo lepiej spać. Fajnie się go też przy tym karmiło, wszystko. Rewelacja, taki otulacz. To jest firmy Tulik, on jest trochę drogi, ale naprawdę warto. Opłaca się. Później, żeby było na zmianę, bo jak czasami przesikał, to kupiłam jeszcze takie pukzaki. Takie otulacze i one są już dużo mniej praktyczne, bo one są na rzepy i czasami to dziecko budzi, jak jest takie zaspane, wiesz, przewijecie pampersa, a ten rzep go gdzieś tam obudzi, także to już jest dużo, dużo mniej praktyczne. Można też dziecko otulać pieluchą bambusową, którą też polecam, ale o pieluszce bambusowej powiem w następnej części. Druga część naszej wyprawki to jest apteczka, czyli rzeczy, które warto mieć w domu w razie w razie jakiejkolwiek potrzeby. I w tabeli macie też, jeżeli mieszkasz w Niemczech, polecam ci sporo rzeczy kupić w aptece w Polsce, gdyż wychodzi to po prostu dużo, dużo taniej. W tabeli, którą masz poniżej w opisie, zaznaczyłam ci, które to rzeczy. I po kolei czopki. Czopki na gorączkę w razie W,
Aczkolwiek, jeżeli mieszkasz w Niemczech, po pierwszym szczepieniu od razu dostaniesz receptę na czopki, które tutaj są bezpłatnie, je otrzymasz, no ale na ten początek, kiedy jeszcze się nie idzie do lekarza, w razie gdyby się cokolwiek działo, to warto sobie kilka takich czopków, na przykład paracetamol, kupić. Następnie, będąc w aptece, od razu możesz sobie strzykawki kupić. Takie zwykłe, 5-mililitrowe. Jakby była potrzeba podać jakikolwiek lek, czy nie wiem, no wszyscy mówili, że warto mieć, także ja kupiłam i u nas się przydały do podawania witaminy D. U nas w Niemczech podaje się w tabletkach. Tak więc ja rozpuszczałam w strzykawce i fajnie podawałam. Także to Ci też polecam. Następnie, będąc w aptece, już sobie możesz kupić aspiratorek do noska. Się nazywa katarek. Katarek się to coś nazywa. Są dwa wkłady, gdzieś mam, nie wiem gdzie. I to jest tak, można to podpiąć do odkurzacza, aczkolwiek myśmy zawsze robili ustami po prostu. Tu się wkłada końcówkę, tu się zaciąga i bardzo fajnie to działa, nie było potrzeby nigdy użycia odkurzacza. Następnie, będąc w aptece, możesz sobie od razu kupić taką szczoteczkę do zębów, gumową, na palec. Mieliśmy też inne, ale powiem Ci, że ta się najlepiej sprawdziła. Na paluszek z firmy Canpol to jest. Także od razu sobie możesz kupić, jak się pojawia pierwszy ząbek, wtedy zaczynamy czyścić ząbki. Termometr. Zwykły, najzwyklejszy, jaki jest w aptece. Chyba 7 zł kosztował. Nie wiem, jak tutaj w Niemczech. To jest ten do pupy. Najlepiej właśnie taki, najbardziej miarodajny. Aczkolwiek, gdy coś się dzieje u nas po szczepieniu, myśmy mieli też mamy dalej do ucha. Opowiadam o tym w osobnym filmiku, także nie będę więcej mówiła na temat termometru. Następnie Octonisept. Powiem szczerze, myśmy kupili taki duży, a użyliśmy go dosłownie chyba raz albo dwa razy, także jak masz możliwość, polecam ci mniejszy. Po co to jest? Do zdezynfekowania, na przykład na początku pępuszek, jak się goi. Jak się nic nie dzieje, nie robimy nic, ale u nas był taki moment, że coś zaczęło się tam, jakby nie wiem, takie żółte się zrobiło i położna powiedziała, że jak mamy Octonisept, raz psiknąć. Także chyba to był tylko ten raz, kiedy on został użyty. Także jak macie możliwość, ja bym polecała mniejszy, nie taki duży. Następnie rzecz, kompresje jeszcze jałowe. Wszyscy mi mówili, i siostry, i gdzieś czytałam w książkach, dobrze mieć takie kompresje jałowe. No to jest 5x5, mam jeszcze kilka 10x10. Jakby oczko ropiało, czy cokolwiek do przemywania, żeby wtedy to użyć. Aczkolwiek myśmy chyba dosłownie, ja kupiłam całe opakowanie, mam 20 takich, to nie jest drogie. 20 sztuk, ale myśmy użyli raz. No ale każde dziecko jest inne, tak jak mówiłam. Na przykład moja koleżanka, jej dziecku często ropiały oczka i powiedziała, że mnóstwo, non-stop potrzebowała właśnie takich kompresów na początku. Następnie woda morska do noska. Jeżeli katarek, coś się pojawia, na przykład po nocy dziecko wstaje, ma w nocy po prostu się zatka nosek, to jest zwykła woda morska. Mój prywatny, domowy farmaceuta twierdzi, że to jest to samo, co inne firmy, więc my mamy tą. Aczkolwiek na początku mieliśmy firmę, jest firma Sterimar. I wtedy psikacie do noska, bierzecie, poczekacie chwilę, dziecko macie pionowo, następnie bierzecie aspiratorek, odciągacie i dziecko w moment ma czysty nosek. Kolejna rzecz, która uważam jest niezbędna w każdym domu, sól fizjologiczna. Albert ma 16 miesięcy teraz i powiem szczerze, że to było jego jedyne lekarstwo, które zażył do chwili obecnej. Jak cokolwiek zaczynało się dziać, jakiś katarek, widzieliśmy, że miał kontakt z chorymi dziećmi, byliśmy u znajomych, wszyscy byli chorzy i widzieliśmy, że zaczyna się coś dziać, wtedy sól fizjologiczna. I to wlewacie do inhalatora. Bardzo Wam polecam zainwestować w inhalator. My mamy firmy Sanitas, ja go nie polecam. Ja go kupiłam nieświadomie, nie znając się, jaki powinien to być. Jest głośny. Na blogu u Pana Tabletki znajdziecie sobie, on dokładnie wytłumaczył, jaki to powinien być inhalator, nebulizator, co można w danym stosować i tam znajdziecie na pewno sobie jakiś porządny, sobie wybierzcie. I na tym nie warto oszczędzać i naprawdę warto to mieć w domu.
nie tylko dla dziecka, ale i dla was. Jak widzicie, że zaczyna się coś dziać, wtedy to jest, słuchajcie, najlepsze lekarstwo. Zaczyna wam się katar, sól fizjologiczna do inhalatora, taka jedna fiolka. O, to są takie ampułki. I tak, bardzo polecam w dzień, to też u pana tabletki wyczytacie, w dzień sól fizjologiczna trójka, 3%. W Niemczech ona chyba jest na receptę, nie jestem pewna. Musiałabym męża dopytać. Ale w Niemczech jest ona bardzo droga, chyba 15 euro kosztuje, nie wiem ile sztuk. Ale można ją dostać na receptę od Kinderarzta. Także polecam, w Polsce ona jest tania, 3%. I to wtedy 3 razy dziennie, cała taka fiolka do inhalatora. I 0,9. To jest zwykła sól fizjologiczna. I ta na noc na przykład. Ewentualnie w nocy, jak jeszcze jest taka potrzeba. I będąc w aptece, możesz sobie smoczki kupić. Ja ci bardzo polecam na początek, to mi kilka doświadczonych mam powiedziało. Z Aventa są smoczki 0,2 miesiąca. I na przykład u nas w Niemczech bardzo ciężko je dostać w sklepach, w aptekach często nie ma, też trzeba zamawiać, później płacić jakieś ewentualnie gebury za dostawę. Ale w Polsce częściej można je spotkać, ewentualnie zamówić przez internet. Avent 0,2 miesiąca. One są dużo mniejsze niż te pozostałe. I jak taki po prostu maluszek się rodzi, nie wiem, dla mnie to dziwnie wygląda, jak ma smoczek na całą buzię, a te są fajne, malutkie. I powiem ci, że Albert do samego końca, do odsmoczkowania, on się odsmoczkował, jak miał roczek, już powiedział, że nie chce. Zaczął wyrzucać sam smoczek. Do samego końca najbardziej lubił te. I mieliśmy dwie takie sztuki i później miałam jeszcze dwie sztuki 0,6 miesiąca z Aventa. Z taką świecącą rączką na noc. Przydatne? Czy ja wiem? Bez szału, że tak powiem. Ale mieliśmy cztery i polecam ci więcej, bo wtedy możesz sobie na każdym stanowisku, typu na przykład mieliśmy jeden w sypialni, jeden był na macie, jeden był zawsze w torbie, w wózku i jeden był awaryjnie w szafce. Więc warto mieć więcej, żeby nie później nie szukać. Smoczki, na listach wszędzie zawsze jest też mała latarka, żeby mieć. Kupiłam, ale powiem szczerze, że chyba ani razu nie użyliśmy. Nie wiem, ale jak do noska by trzeba było zajrzeć czy coś. I jest też termofor na kolki. Powiem szczerze, że gdybym miała kupić, chyba bym nie kupiła. No nawet nie kupiłam, ale myśmy bardzo dużo dostali w prezentach z różnych przychodni, z Jugendamtu, takie grupowe. Użyliśmy raz, ale jakoś nie widzieliśmy, żeby to działało. I na koniec rzecz, która uważam jest również niezbędna. U nas bynajmniej tak jest. To jest podstawa w naszej apteczce rodzinnej. Używamy jej praktycznie każdego dnia. Galaretka aloesowa. U takich maluszków na co ona jest? Przede wszystkim na jakiekolwiek ukąszenia, na siniaki. Jak dziecko się uderzy, widzisz upadek, szybko posmarować. Nie ma śladu nawet nie wychodzi żaden guz czy cokolwiek. Jakieś infekcje, na ząbkowanie, najlepsze na ząbkowanie. Na co jeszcze? Na wszystko w zasadzie. Jakiekolwiek infekcje bakteryjne, katar. No u nas to jest i my, i Albert korzystamy codziennie. I tak samo mamy jeszcze Aloe First. To jest mieszanka 11 albo 18 ziół i też z aloesem. I to jest antybakteryjne. Ja zawsze mam to w torbie, gdziekolwiek jedziemy, cokolwiek, jakby się coś stało. Albert by się uderzył szybko, bo trzeba coś zdezynfekować, jest Aloe First. Tak samo on jest też, on mnie uratował w ciąży, katar miałam. Także Aloe First mnie uratował też na katar, na gardło, na ból gardła, jak zaczyna się coś dziać, cokolwiek, polecam. I to by było na tyle w tym odcinku, gdyż stwierdziłam, że muszę to podzielić Wam na dwie części, bo jest tego, jak widzicie, bardzo dużo, jest co opowiadać, chcę Wam jak najwięcej wiedzy przekazać, a kilka z Was już do mnie napisało, kiedy będą kolejne materiały ze szkoły rodzenia, a przede wszystkim, kiedy będzie ta wyprawka, więc żebyście już mogły ruszyć na zakupy i kupić sobie część rzeczy, wrzucam dzisiaj tą część. A kolejna, to mam nadzieję, że uda mi się zrobić ją w przyszłym tygodniu. Lista będzie do pobrania pod drugą częścią tego wideo. Tak więc się nie martwcie, to będzie zrobione w arkuszu
ale chcę tu jeszcze raz przejrzeć, żeby na pewno tam wszystko było, żebyście miały to opisane i mogły sobie też go później fajnie edytować. Tak więc proszę o cierpliwość i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!